Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale i za dużo słowo na w jednym zdaniu. Jak widzicie, już powoli ospa mi schodzi, troszeczkę kropek mi tutaj jeszcze zostało na twarzuni, ale to nie powstrzyma mnie od nagrania nowego filmu na kanał, bo starczy tej przerwy, naprawdę, starczy tej przerwy, tydzień przeleżany w łóżku, myślę, że to już jest idealny czas, aby zabrać się teraz za grę, którą zdążył już nagrać Pixel, dzień wcześniej przede mną zresztą, a nawet dwa dni wcześniej przede mną i może porozmawiamy sobie na temat tej gry. Otóż jest to, jak sami widzicie, gra o nazwie The Man of Sonic the Hedgehog, a na polskie mogę to po prostu przetłumaczyć tak, czyli Sonika the Hedgehog. I w tym momencie chciałbym zagrać sobie w tę gierkę, because jest to gra, która wyszła na 1 kwietnia, czyli na Prima Aprilis. Z racji z tego, że ja niestety zachorowałem i nie mogłem żadnego filmiku dać na Prima Aprilis, tak, to postanawiam nagrać dla was ten gameplay z The Man w Sonic the Hedgehog. Zobaczymy, może z tego wyjdzie jakaś seria odcinkowa, może nie. Tak czy owak, jedziemy z tym koksem, nie przedłużajmy. No dobra, w takim razie odpalamy gierę, no co tutaj dużo mogę mówić? Let's go! Lecimy z tym koksem. No dobra, jesteśmy już w menu głównym, jak zresztą sami widzicie. I mamy tutaj tylko dwie opcje do wyboru. Możemy zacząć nową grę oraz kontynuować. Ja akurat nie kontynuuję, bo nie mam czego kontynuować. Tak więc myślę, że po prostu weźmiemy sobie zaraz nową grę. Pokażę wam mniej więcej, jakie mam opcje tutaj ustawione. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie zerknąć. Mam oczywiście ustawiane na 1280x720 z tego powodu, żebym mógł tutaj mieć ten tryb okienkowy, żebym mógł przechwycić w OBS-ie. Mógłbym oczywiście zrobić to za pomocą trybu ekranowego tego na cały ekran, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to się nagra, a nie chcę za bardzo kombinować, bo jeżeli teraz okaże się, że fajnie mi wyjdzie nagranie, a potem okazałoby się, że jednak byłaby tylko moja kamerka bez niczego, no to trochę bym się zdenerwował. Dlatego zróbmy tak, jak teraz jest i jest gitara. Tak więc bez zbędnego przedłużania, nowa gra i let's go! Lecimy z koksem. Co tu mamy? Okej, to jest jakaś nowa postać, widzę. I my chyba, z tego co dobrze pamiętam, będziemy mogli nazwać tę postać. Dokładnie tak. Nazwę go Pomidor, no bo ja jestem Pomidor, więc no, myślę, że poza tym kolorystycznie ten osobnik ma podobne barwy do mnie, w sensie do pomidora takiego, wiecie, czerwonego, fajnego. Dobra, ja już zamknę mordę i lecimy z koksem. Oczywiście jest i lecimy z koksem. Będziemy patrzyli, co tutaj się będzie, kurczę, pieczone działo. Young Pomidor wkracza do akcji. Jesteśmy w ogóle w jakiejś restauracji. Okej, okay, dobra, tutaj Pomidor jest troszeczkę podenerwowany, bo wiecie, jest to jego pierwszy dzień w robocie i no, stresuje się chłopak, no co tutaj dużo mówić, no nie? Oj, przy okazji sobie jebnął plaskacza, bo najwidoczniej miał taką potrzebę, żeby sobie tak plaskacza wywalić, żeby, nie wiem, trochę się ogarnąć, coś takiego. No i mamy konduktora! Siema, konduktorze, co tam, jak tam u ciebie? Jak tam zdróweczko? Tak, tutaj właśnie Pomidor przeprowadza dialog z panem konduktorem, pyta się, jak mu tam wija dzionek i tak dalej, bla, 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 bla. No i tutaj konduktor właśnie jest takim hehe żartownisiem. Jest taki bardzo zadowolony, w ogóle to ho 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 to takie bardzo podobne do Eggmana śmianie się, no bo Eggman też się przecież jak święty Mikołaj śmieje. I dajcie sekundkę, ja się tylko napoję. Dokładnie tak. Możemy oczywiście teraz tę grę przeobrazić sobie na jakiś tam, nie wiem, symulator randkowania albo pytanie się, co tak naprawdę jest u niego. Ja chyba się zapytam, co tam jest u niego, no bo nie wiem, w jaką stronę się potoczy ten pseudo symulator randkowania, tak więc przejdźmy dalej.
I tutaj konduktor się nam zwierza, że generalnie już pracuje 32 lata, że już 32 lata jest w tej jednej i tej samej robocie, że najwyższy czas pójść na emeryturę. No, jeżeli pracujesz 32 lata w jednej robocie i pragniesz tej emerytury, to chłopie, grzej do domu, odpoczywaj, a nie, ty kurde się będziesz zapracowywał, no nie? No tutaj opowiada nam historię tego ekspresu, że to jest taki jedyny w swoim rodzaju pociąg, ponieważ, jak to mogę ująć delikatnie mówiąc, to nie jest aż taki turystyczny pociąg, że on tylko na specjalne okazje gdzieś tam sobie wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Tak więc taka to ciekawostka. Oczywiście Pomidor, czyli my, ci, co się tutaj stresują i se plaskacze strzelają, no jesteśmy bardzo ciekawskie jajko, więc chcemy się dowiedzieć wszystkiego i tak dalej. Tutaj on opowiada w ogóle o menu, że możemy jakby skomponować menu czy coś takiego, czy chyba... Nie, przepraszam, menu możemy zobaczyć w inwentarzu. Jak otworzymy inwentarz, to tam zobaczymy co i jak i gdzie. O, karta menu. Czyli mamy tak, chili dogi, ramen i chicken cordon... Co to jest ten chicken cordon blue? Ale chili dogi, no to wiadomo, kto będzie chciał wpierniczać te chili dogi. Raczej myślę, że wszyscy znamy tę postać, która uwielbia chili dogi. No i tutaj konduktor zauważył, że jesteśmy podenerwowani, więc spoko. My to wszystko ogarniemy, nie musisz nas tutaj jakby cisnąć, panie konduktorze. Bądź chociaż dla nas bardzo dobry. I tutaj mamy do wyboru jedną z pozycji z tego menu. Ja nie wiem w sumie co ja bym, kurde, chyba... Ten chicken cordon blue mnie bardzo, bardzo interesuje, więc chyba to wezmę. Ding, ding, ding! Bla, bla, bla! No, to jest, jak widzicie, to jest tego typu gierka. Bardzo mi się to kojarzy z tymi grami pokroju Doki Doki Literature Club. Nie wiem dlaczego, mimo że nie lubię za bardzo Doki Doki Literature Club, bo w ogóle nie jestem fanem tego typu gierek. Tak, w tę gierkę chyba bym mógł sobie właśnie tak grać po kilka razy, bo wydaje się całkiem w porządku. Zresztą, sami widzicie, to jest taka gierka na zasadzie tutaj klikaj ze spacją, bla 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 i tyle, nie? Ta gierka bardziej... polega na właśnie samej gadce, nie? To jest taki, kurde, symulator gadania z postaciami, jak ja tutaj zauważyłem i dostrzegłem zresztą, ale fajnie, że Sonic Team coś takiego ogarnęli. Ta, tutaj oczywiście bardzo ciekawy dzień, jak sami zresztą widzicie, jak tutaj konduktor ujął, ale ja nie chcę mówić tego słowa, bo ja się boję, że tak powiem, dostanę żółty dolar albo czerwony, więc... Ostrzegę samego siebie przed wymawianiem tego typu rzeczy. No i teraz konduktor bardzo by chciał, abyśmy, kiedy wejdą goście do tego pociągu, a raczej pasażerzy, ludzie, którzy chcą podróżować tym pociągiem, to mamy sprawdzić bilety, mamy być, kurde, kanarami w tym momencie. Rozumiecie, o co chodzi? On chce z nas zrobić wrogów publicznych numer jeden, no nie? Ja, że tak powiem, nie chcę być postrzegany jako kanar, bo bycie postrzeganym jako kanar to generalnie jest bardzo słabe. Generalnie kanarzy to w dzieciństwie mieli kanapki zabierane, tak zwane mieli spuczki robione w toalecie. Bardzo często było tak, że byli gnębieni w szkole i przez to oni się teraz tak wyżywają. To jest... prawdziwa historia oparta na faktach. Myślicie, że dlaczego kontrolerzy biletów czy kanarzy specjalnie czyhają na moment, aż ty nie będziesz miał biletu, żeby tobie mandat wlepić? Bo to nie jest tak, że oni chcą wprowadzić jakby... żeby ludzie korzystali z biletów, żeby jednak, wiecie, oni chcą w tym momencie wam uprzykrzyć życie. I to jest stuprocentowa prawda. Oparta na faktach zresztą. I tutaj widzimy sylwetki postaci. Mamy Amy, Knucklesa oraz Tailsa. Znaczy Tailsa? Nie, przepraszam, Sonika. Taka trochę podobna postura. Dobra, Amy oczywiście musiała się wystrzelić, że tak powiem. Musiała się elegancko ubrać. Ale no przynajmniej jest spoko, dba o siebie i tak dalej. Mamy tutaj pierwszego tutaj koleżkę Tailsa. Mamy Vectora również. Bardzo fajnie, że w ogóle Vector również został tutaj ukazany. I jest i Amy, która obchodzi lub celebruje swoje urodziny, ponieważ tak...
ona obchodzi urodziny i myślę, że nie trzeba być Einsteinem, żeby dojść do tego, patrząc chociażby jaką ona ma czapkę. Oczywiście Róż również się tutaj pojawiła, tato też musiała się wystrzelić jak kurde, nie wiem, jakby poszła na jakąś imprezę, która mogłaby się różnie skończyć. No i mamy tutaj Knucklesa, który też się wystrzelił elegancko, jeżeli chodzi o strój. No i tutaj oczywiście jest dyskusja między Knucklesem a Róż. Róż chce tutaj pocisnąć Knucklesowi, ale coś nie pykło. No i oczywiście jestem podenerwowany, ja się wszystkim denerwuję i tutaj mnie konduktor uspokaja, żebym był uspokojony i miał trzeźwy łeb. No i oczywiście jest i on! Człowiek legenda, człowiek sukces, a nie, przepraszam, to nie człowiek, to jest Jeż, a mianowicie Sonic, który też się ładnie wystroił, kurde, na tę okazję, tak więc spoko, oczywiście ogarniemy mu chili dogi i Sonic jest oczywiście taki, ty mi zrobisz chili doga, ty mi zrobisz, właśnie, tak, ja ci zrobię chili doga i proszę mnie tutaj nie dyskryminować, Sonic. Ta, tutaj Amy oczywiście opierniczyła Sonika, że Sonic myśli tylko o jedzeniu. Sonic mówi, że a no przecież to są twoje urodziny, ha ha ha, ale beka. No i teraz nasza tutaj rola, że mamy sprawdzić wszystkich, dosłownie wszystkich, co weszli tutaj do tego otóż pociągu i mamy sprawdzić bileciki. Tak więc, tak jak to się mówi, bileciki do kontroli, proszę państwa. Ile was tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 9. Tam widzę, że taki Shadow jest trochę podenerwowany, ale dobra, Shadowem się póki co nie interesujemy. Zaczynamy w sumie może od, nie wiem kogo. A może w sumie zacznijmy od Shadowa. Siema. Pokazuj mi tu bilet. I co nam ciekawego masz, Shadow, do powiedzenia? A, trzy kropki. Bardzo rozgadany jesteś. O Jezu, Boże Święty, jakie spojrzenie spod byka. No, tak więc tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Nie, to w sumie bardziej spojrzenie spod byka. Znaczy, to trochę takie zimne, może bym powiedział, spojrzenie. No ale koniec końców okazało się, że Shadow ma ten bilet, więc nie można go oskarżyć, że jedzie sobie na gapę. Tak więc następna Róż, siemano Róż, pokazuj swój bilet. No faktycznie, masz bilet, czyli nie można ciebie oskarżyć, że jedziesz na gapę. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba, że trzymasz się jakichś tutaj zasad, jakichś tutaj reguł. Tak więc jesteś tutaj generalnie ładnie sprawdzona, baw się dobrze, ale nie rozrabiaj. A i czemu tutaj dialog polega na trzech kropkach? Czemu nic więcej nie ma? Dobra, spoko, elegancko. Dobra, kto następny? Ona chyba się Blaze nazywała, pamiętam ją z Sonika 06. Prawda? To jest Blaze? Tak, dokładnie tak, doskonale ją pamiętam. Trzeba będzie w końcu w Sonika 06 nagrać na kanał i zagrać sobie w niego. No i póki co, no co, ona tutaj jest taka, wiecie, o, ja jestem tutaj taka spokojna, generalnie mam bilecik, więc odpiernicz się ode mnie w trybie natychmiastowym. No i tutaj oczywiście wyjaśnia, że jest to wyjątkowy dzisiaj dzień, ponieważ Amy ma urodziny. O, w końcu się uśmiechnęłaś, w końcu się uśmiechnęłaś, a nie masz tą kamienną twarz, bo już się trochę denerwowałem, że będziesz miała tylko i wyłącznie kamienną twarz, a tu się okazuje, że jednak jest Picobello. No i oczywiście tutaj macie się wszyscy w grupie trzymać elegancko. Już mamy trzy postacie tutaj ogarnięte, więc teraz czas na solenizantkę Amy. Chociaż nie, solenizantkę Amy chyba zostawimy sobie na potem. Espio? Tak więc pokazuj mi tu bilet, Espio. No! Już myślałem, że kurde, ty będziesz kurde jechał. O! Chcesz dać kurde konduktorowi różyczkę? Ale miło, bardzo ładnie z twojej strony. Bardzo mi się podoba ten geścik, kurcze pieczone. Ej, ale nie musisz się tak denerwować. W ogóle, czy tylko dla mnie Espio dziwnie wygląda, serio? Jakby... Okej, okay, rozumiem, że w pewnym sensie jest to postać, która zyskała jakiś fanbase, ale... Nie wiem, dla mnie jakoś komicznie Espio wygląda. Nie żeby coś. A, ty umiesz ninjutsu, tak? Mówisz, umiesz ninjutsu, to może zaprezentujesz to ninjutsu, a może lepiej nie, bo jeszcze bałagan zrobisz i będziesz musiał sprzątać. Dobra, Espio, jednak nie pokazuj tego ninjutsu. Ale kwiatka możesz dać, bardzo mi miło by było. Już nie mam więcej do ciebie pytań, więc kogo mamy tutaj następnego? Już mamy cztery postacie chyba przepytane, nie? Mamy Róż, Blaze, Shadowa, Espio, jest jeszcze Vector,
Amy, Sonic, Tails oraz Knuckles. Ich nie sprawdzałem, więc dawaj Knuckles, pokazuj bilecik. O Jesus, co to ma być? Czemu ty masz pognieciony bilet, człowieku? Ogarnij się! Nie wiem, kurde, cokolwiek, może wyprostuj ten bilet, zrób cokolwiek. No konduktor to oczywiście i ja mamy to w dupie, nie? Ale no sam fakt, ja bym jakoś zadbał trochę o ten bilecik, no bo trochę przypał jest, nie żeby coś. Dobra, Tails, pokazuj bilet do kontroli, młody. No, faktycznie masz. Mirage Express. Troszeczkę jak Mirage Saloon. No bardzo się cieszę, że tutaj pokazałeś mi ten bilecik, wszystko fajnie, spoko. Tylko Tails, proszę się nie denerwuj, bo wystarczy, że ja jestem podenerwowany. A, i tutaj oczywiście Tails nas uspokaja, że nie ma co się denerwować. Każdy jakoś musiał zaczynać i tak dalej. No fajnie, Tails, fajnie, że mówisz takie bardzo populistyczne gadki. Ale nigdy nie byłeś chyba w ogóle w robocie, więc nie wiem, może ja bym ci polecił w końcu do jakiejś się wybrać, ponieważ masz za dużo czasu ewidentnie wolnego, to chciałem ci przekazać. Wszystko dobrze się nagrywa. Ja sprawdzam tutaj v City, jest elegancko, mamy 19 minut. Dobra, lecimy dalej, let's go. Sonic, pokazuj bilet do kontroli. No, to, że ty jesteś popularny, nie oznacza, że se możesz za darmo jeździć, panie kolego. Niestety. A taki, patrzcie, jaki zadowolony w ogóle, kurde. No tutaj widzę, że o Eggmanie w ogóle są jakieś wątki. W ogóle, kurde, jesteście na urodzinach. Czy możecie chociaż przez sekundę nie gadać o tym otyłym, grubym ulańcu, który nie potrafi z Sonikiem wygrać, zresztą jak Dr. Neocortex z Crashem? Serio, weźcie, odpoczywajcie, a nie robicie tutaj szopki. Naprawdę, bo to słabe jest. Wait, to ty jesteś ten Sonic the Hedgehog? Naprawdę, ty, to jest Sonic, ty. No, w życiu ja bym nie wpadł na to, że to jest Sonic. Ja myślałem, że to ktoś inny. Myślałem, że to ten stwór reklamujący ogórki konserwowe. No dobra. Kogoś żeśmy pominęli? No jeszcze Amy nie była. Amy, pokazuj bilecik do kontroli. To, że masz urodziny, nie oznacza, że możesz sobie za darmo jeździć. No, faktycznie masz, dobra, okej. Wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Miejmy nadzieję, że twoje urodziny będą spoko. Co ja trochę tutaj poprzeklikamy, ponieważ tutaj to mniej więcej ja wam to tłumaczę, co oni tutaj gadają. Mniej więcej oczywiście, bo ja tutaj też trochę lekko podkoloryzowałem pewne fakty. No i oczywiście jest to wyjątkowy dzień. Miejmy nadzieję, że nikt tego dnia nie spieprzy. Miejmy oczywiście nadzieję. Wow, tutaj coś ona wspomina o kryminologiczny podcast? Że co, one lubią takie kryminalne zagadki? O kurcze, pieczone, Amy, nie znałem cię od tej strony. Ale patrzcie, jaka uchachana jest, kurcze, pieczone, jeszcze kluczyk dostała. Widzicie? Czy to oznacza, że Amy w tym momencie będzie mogła prowadzić sobie tutaj ten pociąg? Może tak, a może i nie. Dobra, został ostatni tutaj, pan Wektor. Siema, Wektor, co tam, jak tam? Pokazuj bilet do kontroli. A, on tutaj teraz, wiecie, chce tak oczarować nas, że oczywiście dżentelmen pokaże wam bilet w tym momencie. No bo jakby miał się dżentelmen inaczej zachować, no to pokazuj może ten bilet. I teraz ja, jako tutaj postać stworzona przeze mnie, zwróciłem uwagę na to, że on tak ucieka bardzo z wzrokiem, w sensie... Wzrokiem, nie zwrokiem, to jest raz. Dwa, że ma takie zamknięte oczy i tak, wiecie, próbuje mydlić oczka. Co za tym idzie? Wektor na bank zgubił bilet albo nie ma biletu. Tak, wiedziałem, zgubił bilet. A ty kurde, a ty, nieładnie bardzo tak gubić bilet. Przecież masz tyle kieszeni, mógłbyś go w kieszeni trzymać normalnie. Gościu, co ty robisz? Uspokój się. Tak, oczywiście tutaj teraz będą wielkie poszukiwania biletu Wektora. Bo jak żeby inaczej. I co? To wszyscy są. A, tutaj mamy robot, który podaje takie kanapki bankietowe, czy cokolwiek to tam jest. O właśnie, tutaj sobie gadamy z tą rączką. Rączka ręczkę myje! I rączka się nie odzywa, bo rączka nie umie mówić. Tylko my możemy teraz zgadywać mniej więcej, o co chodzi. A, trzy kropki. Fajny dialog, naprawdę. A, obraziła się jeszcze! Dobra, spoko. Czeka nas bardzo dużo pracy, tak na dobrą sprawę.
I co? Coś jeszcze? Co tu mamy? Spróbujmy ze wszystkim wejść w interakcję. O! To chyba Wektora, co nie? To chyba jest Wektora. Tak jest. Tak mi się wydaje. Haha, no oczywiście, że to jest Wektora, no. Wektor, kurde, gdzie ty schowałeś? Czemu ty musiałeś tam schować? Przecież to jest tam to miejsce na te serwetki. Jak ktoś się upaćka, to będzie mógł sobie wytrzeć buźkę albo rączki. A gdyby teraz ten bilet był pokryty jakimś ketchupem czy jakimś innym szajstwem, to co wtedy? To wtedy bym nie mógł odczytać, czy to jest twój bilet. Ale beka, ha 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 ha. Wszyscy w ogóle ha ha ha, hi hi hi, he he he. W ogóle taka beka, przed chwilą panika była, że gdzie jest mój bilet? Gdzie jest mój bilet? Zaraz będę miał mandat. A teraz widzicie wszyscy ha ha ha, hi hi hi, he he he, normalnie. Oczywiście tutaj Amy musiała wejść, powiedzieć, że jest to wyjątkowy dzień. Ho ho ho, bardzo fajnie. Wszyscy się cieszymy, boki zrywać. Oczywiście się tutaj zajmiemy tym całym towarzystwem. Nie musisz się nic martwić, panie konduktorze. Ja się tutaj w tym wszystkim zajmę. O, będę miał tutaj rączkę do pomocy. Która się nie odzywa i nawet nie chce ze mną współpracować, ale to już taki szczegół. Konduktorze, możesz być pan spokojny, weź w końcu, nie wiem, tam sen, idź na wakacje czy cokolwiek zrób. Bo trochę słabo jest, że ty taki przepracowany jesteś 32 lata robić w jednej robocie, no trochę wstyd, nie? Nie żeby coś. Tak, i tutaj konduktor powiedział, że od tej pory on sobie schodzi, więc wszelakie pytania mają być kierowane w moją stronę, a nie w stronę konduktora, więc no. Więc on sobie tam poszedł, wszyscy bla bla bla, pożegnali go. A teraz jesteśmy do pełnej dyspozycji całej tej bandy, kurde. Zobaczymy, co tu się, kurczę, pieczono będzie działo. Miejmy nadzieję, że to będzie, kurde, wyjątkowy dzień i że nic nie będzie tutaj... nic tutaj w tym momencie nie zostanie... Wiecie, no... Wiecie, o co mi chodzi, kurde. No, aż zabrakło mi słów. No, tutaj oczywiście... Jako, że to są urodziny dziewczyny, jak to ujął Sonic, no to w tym momencie Sonic się dostosuje do zasad, jakie będą panowały na tych urodzinach podczas tej zabawy urodzinowej. I co tutaj dużo można mówić? Ta, Tails jest detektywem. To niezły detektyw z tego Tailsa. Knuckles jest szeryfem, okej. Okay. Róż będzie się zajmowała... biznesem? Okej. Okay. Czy może będzie prowadziła kasyno? Śmiesznie by było. A Blaze co będzie robić? Blaze będzie jej towarzyszyć? Ta, Espio jest poetą. No to nieźle. To Espio, to ty tam do biblioteki idź. Lepiej się doedukuj, kurde, a nie. Będziesz tutaj farmazony walił. No jest i Shadow. Shadow oczywiście na wszystkich obrażony. Albo po prostu, nie wiem, jest zniesmaczony całą tą sytuacją. Może on nie lubi urodzin. Okej? Okay? I to jest rozmieszczenie tych wszystkich, tak? Oni wszyscy są w tych oto tutaj miejscach. Okej, okay, spoko, spoko. Będę mógł w mapę sobie zerknąć. O, czyli będę miał możliwość tam znalezienia ich, co nie? Tak to właściwie wygląda. Dużo gadania jest bardzo w tej gierce. Mało tutaj gameplayu, dużo gadania. Tak więc jestem ready, steady go. Okej. Okay. Amy jest podekscytowana. Ja powiem, że jestem trochę przerażony, bo dla mnie to jest trochę scary. Ta, oni oczywiście tak, 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 tak. No pewnie, wy się na pewno przyjmujecie. Ta, jestem tutaj przerażony, bo kurde, z wariatami jestem w pociągu. Ewidentnie, to nie jest normalne, że wy jesteście podekscytowani z powodu takich, kurde, akcji, które mają tutaj miejsce. No przynajmniej jeszcze nie mają miejsca, ale będą miały miejsce. Okej, okay. Spoko, spoko. O! Patrzcie, jaki mały słodziaczek!
Tutaj jest właśnie opowiadane, że Eggman to generalnie burak jest i kiedyś porywał te takie małe ptaszki i chował w klatki. A my musieliśmy ratować te małe ptaszki. No to, że Eggman to jest burak, to ja wiem, nie od wczoraj. Coś się dzieje! Widzicie? Już są przerażeni, że pociąg ruszył. Ojejku! Co się teraz dzieje? Już uśmiech z twarzy zdjęty? No nieźle, kurcze pieczone. Ojoj! Chyba pociąg się zderzył z jakąś ścianą. Nie jest za dobrze. Czy wszystko jest z wami w porządku, na pewno? Nic was nie boli? Jesteście wszyscy cali? Ty się uśmiechasz, mimo że wczoraj było... Znaczy wczoraj, Boże, mimo że przed chwilą byłaś przerażona. Co z tą Amy jest nie tak? Weźcie mi powiedzcie. Tak, jestem w stanie jakoś otworzyć te drzwi, spoko, damy jakoś radę. No, drzwi niestety są zablokowane, więc przykro mi, nie dam jednak rady. Ale przecież Amy ma pico-pico hammer, czyli w sensie ten pico-pico młotek. Więc może tym pico-pico młotkiem tutaj przyrżniemy i otworzymy te drzwi. I ta półka na książki w ogóle spadnie wtedy. Dawaj ten młot, Amy! Detective Tales, kurde, od 7 boleści. Masakra. No tutaj mamy oczywiście wspomnienia, co konduktor do nas gadał. Okej. A to chyba już było. Ta też było. Never mind. Nara! Nie masz nic mądrego do powiedzenia, to nic lepiej nie gadaj. A, no jest tutaj pęknięcie, to prawda, no. Zauważyłem. Fajna muzyka tutaj jest, powiem wam szczerze. No faktycznie, mamy tutaj te pęknięcie. No i co w związku z tym? Ej, tutaj coś jest. Zobaczmy ten kubeł na śmieci, raczej śmietniczek. Może tam w śmietniku coś będzie ciekawego. Ale z tego co widzę, to chyba nie ma. Nie ma, kurde, ja pierdziulę. A tutaj? Co mamy za książki wysypane? Książki od gotowania! A raczej takie poradniki, co tam ugotować można. Pizza, no nie no. Pizza. Ta, tutaj mamy znak, uwaga, żeby się nie poślizgnąć. Ostatnio nawet rozkładałem w robocie ten znak, bo odwaliłem trochę kaszanę. A mianowicie wyślizgnął mi się płyn do czyszczenia podłóg i się rozlał. I musiałem wyjąć taki, kurde, znak, że uwaga, ślisko, żeby ludzie nie przechodzili. Tak więc, no, trochę śmiesznie bym powiedział. Ale niestety ten znak się na nic nam nie przyda, no kurde. Co tutaj możemy zrobić? Cholerka jasna, moi drodzy. Ja sobie zapiszę tutaj w sumie. Tak przede wszystkim. Co ja mogę tu zrobić? Co ja mam w ogóle tutaj dostępne? Mamy mapę. No dobra, ta mapa nam się teraz na nic nie przyda. Mamy tutaj stick. Co tutaj możemy zrobić? No my nie przejdziemy tutaj dalej, no. Dobra, pogadajmy jeszcze z Amy, może coś... O! Muzyka się zmieniła, czyli chyba ze wszystkim weszliśmy w interakcję.
Troszeczkę, kurde, teraz się muzyczka zmieniła. To już też mogliście usłyszeć przed chwilą. Znaczy, na pewno nadal słyszycie. Co to teraz będziemy musieli zrobić, moi drodzy? Podejrzewam, że będziemy musieli coś zrobić z tą półką nam książki, żeby do tych drzwi się dostać. Ale teraz tak, nie chcemy robić chili dogów w mikrofali. Teraz zobaczmy, co tutaj ogarniemy. Musimy spojrzeć na inwentarz i zobaczyć, co pozwoli nam przenieść. O kurde. To? Nie, chyba to też nie. A może? Może to o to chodziło właśnie. No tutaj o Soniku jest mówione, że Sonic to tam ładnie cisnął z badnikami. Że zawsze powodował właśnie, kurde, psucie się tych batników. Bo cisnął z nimi jak, kurde, trza. O! Będziemy chyba w coś grali. Co to jest za gierka? Musimy zebrać 20 ringów. Okej. Ty, no to elegancko, patrzcie w ogóle. To mam nawet więcej niż potrzeba zebrać. Aj, to teraz będziemy robili ten special stage? Co to jest? O co tu chodzi? Ej, fajna minigierka. Dobra, co tu mamy zrobić? Oczywiście, że chodziło o tego, o Badyla. Badyla, który spowodował, że kurde gram w następną minigierkę. Dobrze, 31 na 25. Elegancko. O to chodziło. No tutaj Tails się zapytał o młot. Gdzie masz młot? Gdzie masz swój pico młot? Ale Amy chyba, nie wiem, nie jest zainteresowana swoim własnym młotem. Chyba, że go zgubiła. Ty, chyba go zgubiła! Co jest? Masakra w ogóle, Amy. Co jest z tobą? Ty jakaś roztrzepana jesteś przez te swoje urodziny. O, masz! Ho, 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 ale ona przyrżnęła! Dobrze! Podoba mi się to. Bardzo dobrze, kurcze pieczone. Co tu się stało? Ona się cieszy, że Sonic został. A no tak, bo przecież ona będzie mogła teraz znaleźć sprawcę. Weźcie może, nie wiem, sprawdźcie, czy jego, nie wiem, czy on oddycha, czy serce mu bije, cokolwiek. Czy wy tak będziecie po prostu, nie wiem, co tu się dzieje w tym momencie? Co to jest za pociąg? Masakra, co się z nimi dzieje? Sonic biedny leży tam, kurde, pociśnięty, a oni se poszli w ogóle. I co to tyle?
Aha, jesteśmy teraz w salonie. Dobra, wiecie co? Ja sobie zrobię tak, że ja sobie tutaj zapiszę. O, dokładnie tak. I to, co tutaj widzicie teraz, to sobie zostawimy na następny raz. Tak więc jedno pomieszczenie mamy zrobione. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie, no to w dół uzasadnijcie dlaczego. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zerknijcie na opis, ponieważ tam w opisie są wszystkie moje socjale, gdzie możecie mnie znaleźć, ponieważ tam bardzo często się udzielam na tych socjalach, integruję się z wami, staram się odpisywać na wasze jakieś wiadomości i tak dalej. Moi drodzy, to jest ciekawy eksperyment ta gra. I myślę, że sobie ją zostawię na następny raz. Nie wiem, czy zrobię z tego serię odcinkową, czy tak jak Mati będę przechodził to na live'ie. Tak czy owak mam 45 minut na liczniku, więc ja się będę żegnał. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pa, pa, do następnego razu, jak to się mówi. Nara. O Jezu, ale dymy w tej gierce są, masakra. Ale dymy, kurde, nikt się nie przejmuje biednym Sonikiem. Co Sonic ma za przyjaciół fałszywych i przebrzydłych? Masakra.